Dobry wieczór. Jesteśmy po pierwszym dniu zgrupowania w Pałacu Domaniewskim. Po zakwaterowaniu miałyśmy czas dla siebie. Podziwiałyśmy piękną okolicę pałacu. Na początku, jak przyjechałyśmy do Pałacu Domaniewskiego, była taka troszeczkę średnia pogoda, ale potem się rozpogodziło i razem z Julką mogłyśmy trochę pospacerować, podziwiać. Dokładnie. Pierwszy dzień zgrupowania w Pałacu Domaniowskim rozpoczął się bardzo intensywnie. Cały dzień miałyśmy próby. W międzyczasie chwila przerwy dla siebie. Mogłyśmy pospacerować po pięknej okolicy. Po pięknej okolicy, w jakiej znajduje się Pałac Domaniowski. Pałac Domaniowski jest wspaniały. Nasz pokój jest bardzo ładny. Taki stylowy. W ogóle świetne miejsce, żeby sobie wypocząć, czy w ogóle przyjechać na weekend. Dzisiaj jest pierwszy dzień zgrupowania w Pałacu Domaniowskim. Wraz z dziewczynami przeżywamy bardzo miłe chwile. Pierwszy dzień za nami. Próba z Państwem Pawelec już była. Zaczęłyśmy od razu ciężko trenować. Odwiedzili nas Państwo Pawelec, którzy ułożyli nam choreografię. Była bardzo miła atmosfera, fajnie się współpracowało z resztą dziewczyn. Dziewczynami się bardzo zżyłyśmy, każda sobie pomaga, jak tam któraś czegoś nie wie, albo któraś czegoś zapomniała. Dzisiaj bardzo intensywnie pracowałyśmy z Państwem Pawelec nad choreografią na finał. Miałyśmy trening z choreografią na galę finałową. Próba w sumie kilkugodzinna. Tak. Pan Roman dał nam wycisk. Wiele powtórek. Miałyśmy dzisiaj bardzo ciężką próbę z Państwem Pawelec, ale jak wydaje nam się, że wszystko się udało jak najbardziej. Jest ciężko, ale dajemy radę. A między tymi wszystkimi intensywnymi treningami na pewno skorzystamy z niektórych atrakcji tutaj. Rowerki wodne, czy bilard, kajaki. Jest fajne miejsce, żeby sobie pospacerować. Tak. Pomimo tego, że mamy bardzo napięty harmonogram, panuje tu miła atmosfera, zżyłyśmy się bardzo z dziewczynami. Po całym dniu treningów planujemy z dziewczynami może kajaki albo jakiś inny relaks, jacuzzi, bilard. Trzeba odpocząć przed wielkim finałem, także zebrać siły. Organizatorzy zadbali o każdy szczegół, pomagają nam, wspierają i ogólnie jest świetna atmosfera. Jest bardzo miła obsługa jak najbardziej. Przepiękne wnętrze. Dokładnie, dokładnie tak, z tym się zgodzę.